Nowością na oddziale chorób wewnętrznych Bolesławieckiego Szpitala jest diagnostyka i leczenie zaburzeń snu. Badanie polisomnografii lekarze nazywają złotym standardem w diagnostyce zaburzeń oddychania w czasie snu. Pozwala ono na poznanie przyczyn różnego rodzaju zaburzeń snu i umożliwia ocenienie jego stadiów. Staramy się w miarę możliwości rozwijać oddział chorób wewnętrznych w tutejszym szpitalu, wprowadzać nowe badania, nowe procedury dostępne dla pacjentów naszego rejonu. Od 4 listopada startujemy z pracownią polisomnografii, czyli pracownią, w której będziemy badać jakość snu oraz wszystkie parametry życiowe rejestrowane podczas snu. Szacuje się, że problem zaburzeń oddechowych podczas snu dotyka nawet 15% dorosłych. Znacznie więcej cierpi na różne inne zaburzenia podczas snu. Badanie jest oczywiście badaniem nieinwazyjnym. Nie wymaga pobierania krwi, wkuwania, zakładania jakichkolwiek cewników. Jest to szereg odprowadzeń pod postacią elektrod nalepionych na skórę głowy, na skórę klatki piersiowej, które rejestrują potencjały elektryczne wytwarzane przez mózg pacjenta śpiącego, jego mięśnie czy układ oddechowy. Diagnostyka polega na tym, że w czasie nocy diagnostycznej te parametry wszystkie są rejestrowane i zapisywane w systemie komputerowym, a następnie następnego dnia analizowane przez lekarza. Żeby do takiego badania przystąpić, oczywiście pacjent musi położyć w szpitalu na jedną noc, jest po tą aparaturę podpięty, natomiast badanie jest oczywiście niebolesne i nie wymaga specjalnego przygotowania. Polisomnografię najczęściej wykonuje się u osób z zaburzeniami oddychania w czasie snu, najczęściej z chrapaniem. Poza osobami chrapiącymi badanie takie wykonuje się też u osób, które mają w nocy problem z wybudzaniem, niespokojnym snem czy bezsennością.